Tegoroczna matura będzie zupełnie inna niż dotychczasowe, ale równie ważna dla dalszych losów osób zdających egzamin dojrzałości. Trwa ostatnia prosta. Do arkuszy abiturienci zasiądą już za tydzień. W tegorocznej sesji maturalnej z uwagi na stan epidemii zrezygnowano z egzaminów ustnych. W poniedziałek, 8 czerwca, pierwsze egzaminy z języka polskiego na wszystkich poziomach. Kolejne dni, kolejne egzaminy. Sesja zakończy się ostatecznie 29 czerwca. W tym roku, również z uwagi na zalecenia sanitarne, maturzyści będą dzieleni na mniejsze grupy, więc będzie potrzebna większa ilość osób nadzorujących egzaminy. Dlatego komisje będą wspierane przez osoby spoza szkół, ale tylko takie, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne.